Siemanko, witam wszystkich w 45. części Let's Play Risen 3 Władcy Tytanów. Przypominam, że ostatnio eksplorowaliśmy sobie to miejsce. Można powiedzieć, że to jest tawerna łowców demonów w sumie. Znaczy, no tawerna po prostu i tutaj jest taki przyczółek. Można tutaj spotkać kilku łowców demonów i kilku innych ciekawych ludzi. O ile dobrze pamiętam, ostatnio dostaliśmy questa na cmentarz. Cmentarz jest tutaj. Musimy odnieść tam pewien amulet. To zapamiętałem. Dostaliśmy to od tego gościa. Tak, wiem. A, kurde. Chciałbym się przespać, żeby iść z przespać do wieczora oczywiście, żeby pójść z Masonem na patrol. I dlaczego mi tak klatkuje? Proszę cię, gro. Weźmy to jak najbardziej. Edward. Kurde, no i tutaj nie mogłem teleportu ostatnio. Golden Dime. Nie mogłem zrobić, bo nie miałem tego kamyczka. To mnie trochę martwi. Na chuj patrzysz na górę? Dobra. Ojej, ale czemu mi tak brzydko klatkuje? No gro, kochana. No proszę cię, no nie dzisiaj, no co jest z tobą? On do wieczora bym się chętnie przespał. Tu w ogóle mamy jeszcze konkursy do wypicia, tak? Tutaj z gośćmi. Do picia. A, z tobą chyba mogę teraz pić, co? Chyba tak. Widzę, że już sobie tutaj nieźle. Nieźle ten. Popijasz. No. Próbujemy się, co, gościu? How about a drinking contest? Finally a challenger. A jak? If you win, you can live in the back room free. If you lose, you'll pay for your lodgings like everybody else. Let's go. Dobra. Ja tutaj dokładnie pamiętam to. Off we go. O kurwa. O. I'm gonna eat. Oh shit. Oh, kurwa. Jest. No i co, gościu? Cwaniaku jeden? Boy, you sure can hold your booze. I'm impressed. And since you won our little game, you can sleep it off here whenever you want. I won't charge you for it. No i zajebiście. O to chodziło. Dobra, teraz możemy się tu przekimać bez problemu. A czemu by nie? O, dzięki za info. Sounds alright. It may do, but just make sure you keep an eye on your goal. No, mogłem się spodziewać tego. Oh, that's what you meant. Of course. So heed my advice. Dobra. Mogłeś mnie czegoś nauczyć? Nie. Znaczy nic ciekawego dla mnie. Okej, okay. Jeszcze tutaj z jednym gościem mogliśmy się najebać. Znaczy napić się kulturalnie? Z tym. Chyba. Ale on chyba pił w określonej porze dnia, co? Chyba rano pił, tak mi się wydaje. Dobra, zaraz pójdziemy się zresztą przekimać. To gdzie ja mogłem spać, gościu? Tak troszkę zapomniałem, tutaj mogłem spać. Dobra, no to poproszę. A zaryzykujmy do rana. Aha. A nie, już myślałem, że koszmar jakiś. Zaryzykujmy do rana i chcę zobaczyć, czy mogę się napić z tym gościem. Bo on do południa chyba będzie pił. Nie? O, dziwne. Coś mi się kojarzyło, że on właśnie do południa pił. Kurde, nie jestem tego pewien. Zobaczymy, co zrobi jeszcze przez chwilę. Mam nadzieję, że tak. Inaczej będę musiał wczytać. Bo nie chcę marnować tutaj okazji do przespania się bez żadnego koszmaru.
Tak, będzie tu pił, dokładnie. Zajebiście. Napijmy się. Let's have a drinking competition. I get your stake if I can empty the. Tak, to jest prosta zasada. Yes. Oh. You can use it to open a chest in the back room of the tavern. Okay. Here we go. Dobra. Go. No i co, gościu? Mistrzostwo świata. Okej. And that was me thinking I was good. Guess you were wrong. Okay, okay. Here's your gold and. Dziękuję bardzo. Okej. Widzę, że dostaliśmy zadanie. Ale nigdzie tutaj tego zadania nie ma. Dziwne. Ej, no bo pojawiło się jakieś zadanie nowe na bank. Dobra, ale skrzynia na zapleczu, to zaraz sobie obadamy to. Już nie pamiętam, gdzie była ta skrzynia. Dobra, już się nie denerwuj tutaj. Tak, tak, tak. Gadaj sobie zdrów. A tymczasem my szukamy skrzyni na zapleczu. A, była tutaj rzeczywiście. Chyba ta. No właśnie. Okej, weźmy wszystko. I poproszę się znowu przespać. Proszę o spokojny sen. Do wieczora, do północy weźmy. Do wieczora to ja nie wiem, czy on będzie już chciał iść na ten patrol. Znowu spokojny sen, zajebiście. Zajebiście, dobra, no i pójdziemy z nim. Warto u niego zaplusować, bo rzeczywiście on... Widać, że nie byle z niego wojownik, tylko kawał... Bardzo, bardzo złego pana. Okej, gotowy? I'm ready. Let's go on night. Kozacki, masz pancerz. Let's go. We'll have to scout the area. Okej, taktycznie. Follow me. Back in the day, the Dark Warriors were the ones who fought the Titans. Now that the Shadows are trying to take over the world, we are continuing their fight. Kiedy dostanę taki pancerz? Może trochę szybciej, gościu, co? Nie, nie, nie to, żebym cię poganiał, nie, nie, nie. Nie denerwuj się. Ale... Kurde, ale masz piękny pancerz, ja pierdolę. Podobny jest troszkę, to znaczy przynajmniej dla mnie. Kojarzy mi się pancerz magnatów z Gotika. No, troszkę... Znaczy ja wiem, że kolorystycznie jest zupełnie inaczej, ale... Tamten też był taki kozacki, taki kurde. Jak się go nakładało, to było się po prostu... Nothing out of the ordinary. Let's take a look near the river. Okay. Get a move on. Gotcha. Eldrick was the one who lit the green fires, the signs of the gathering. Po prostu dwa razy większy. He's also the one who can invoke the knowledge of the dark warriors in us. Spoko. Rune magic. That's right. Tak, tak jak mówiłem, taki pancerz zakładałeś i byłeś dwa razy większy. Everything's fine here too. Wait. One. Shh. Damn shadow creature. Where there's one, others will be close. Come. Okay. No end to these Co? Foul creatures. Jak on tu się zrespił? No bez kitu. Czego tu nie było wcześniej. A dead demon is a good demon. Okej, idziemy dalej. Nie, na razie jest spoko. Troszkę mi tu brzydko przycina. Aha. Kolejni panowie. O, widzę, że tam jest grubsza sprawa w ogóle. Okej. Dobra. Chodźmy po tego wielkiego pana. Tak jest. Dlaczego on rage'a na mnie łapie? No come on, to niesprawiedliwe. Dobra. Miałeś coś ciekawego przy sobie?
A, coś tam miał. Jeszcze dalej? Jeszcze coś większego możemy tu spotkać? Shadow minions. No wiem, wiem. Just keep showing up. Then we'll just keep on killing them. Let's move on. Down there, the shadows are patrolling the area. They're trying to weaken us bit by bit. But I'll be damned if I let them. Dokładnie. Nie dajmy się. O, jakieś ziółko. Idę, 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 spokojnie. Aha, takie kółko robimy wokół tego. Dobra. No tak, bo to w sumie miał być taki patrol. Idę, idę. Ścierwojady są, człowieku. Tu się za demonami rozglądam. One w ogóle spały, bez kitu. To akurat bardzo fajny motyw, taki dość realistyczny. Naprawdę, to akurat ogromny plusik, że można spotkać... Że można spotkać śpiącego ścierwojada na swojej drodze. No, jest naprawdę fajny. Fajna rzecz. No idziemy, no. Idę, idę, Jezu. Co się tak denerwujesz, gościu? Alright, here we are. No i co? Still alive and haven't run off. I'll give you 100 gold extra. O, dzięki. I've got to return to the citadel. Then who's going to protect the tavern? Travis will guard it. It's time we plan what to do next. Ask him for a drink and then get some sleep. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że tam pochwalisz, że tutaj się nieźle spisałem i zrobisz mi jakieś dobre plecki. Dobra, dobra, dobra. Co my tutaj chcemy jeszcze? Travis. No. You should buy a round. Dokładnie. Anyone who fights the shadows deserves a good drink. Then drink with me. Cheers. Zdrówko. Tak. Okej, dobra. To ja idę się przespać i lecimy dalej w trasę. Dobra, czyli tawernę ładnie ogarnęliśmy, to znaczy jeszcze to zadanie z cmentarzem, ale to jeszcze później, później, naprawdę. A, dobra, nieważne. Tak coś dużo mi się ich tutaj zrobiło, ale nie, w porządku. Aha. A nie, już znowu myślałem, że... A nie, jak się przenosimy do tamtego świata, to jest sejwik przed tym, więc... Zapomniałem, że pod tym to się rozpoznaje. Widzicie? Dawno nam się nic nie przyśniło strasznego i... Zapomniałem. Jak to się wyczuwa. Okej, okay, no i co my dalej? W którą stronę chcemy iść, co? Tutaj, w tą, pod cmentarz? Nie. I od razu do cytadeli? Czy może tutaj? A może chodźmy do cytadeli, co? Co ty myślisz? No ja chcę szybko zostać tym łowcą. Albo nie, wrócimy tam, bo jeszcze o tamtej chatce zapomnę albo coś. Nie, spokojnie, zdążymy. Zdążymy zostać łowcą, nie ma co się bać. Dobra, no, no. Ciekawe, co tam za osamotniona chatka. Mam nadzieję, że ktoś tam mieszka, bo jak to będzie jakaś ruina, no to... Będzie troszkę lipa. Pancernik. Z kim tam, ze szczurem walczysz? O! Jezu, ale te szczury brzydkie. No nie powiem, tutaj tekstury zwierząt się udały. Naprawdę. Dobra, tu nic nie ma, tu jest jakiś... O! Nie ma nic, a tu kamienie runiczne. To rzeczywiście nic nie ma, tak? Nic nie ma. Dobra. Weźmy to ziółko. I teraz chodźmy tu w górę. Okej. Okay. A nie, ktoś tutaj mieszka. Całe szczęście, bo już myślałem, że tutaj nikogo nie będzie. Zaraz do ciebie pójdziemy, tylko o, nawet kilka osób, znaczy dwie chyba. O nie, byski tu mają oswojone dziki? Znaczy guźce? Kozacko. No, pozwolicie, że zajrzę sobie do skrzyneczki najpierw. Chyba się nie obrażą. Okej, co my tu mamy? Aha. No, jakaś runa. Czy coś tam? Mniejsza.
Dobra, pozbierajmy sobie całe ziółka i chodźmy pogadać. Kogo my tutaj w ogóle mamy, co? Oczywiście sejwik. Tak jest, Bran. Surely sir recognizes a bargain when he sees it. O, do czego? I have a wonderful pig here. And if it ends up on your plate, oh my, will your mouth water? Okay. What else have you got to show me? Only the finest meat products. Not the crap they serve at the tavern. Skoro tak twierdzisz? Are you interested in the pig or not? Wiesz co, jestem głodny, ale pewnie będziesz chciał coś hajsu za to, co? No. Keep your pig. If you have no gold, get lost. Because however bad the times are, without gold, you're even worse off. Okay, możesz mnie coś nauczyć? What? Nie, to mnie nie interesuje. How's the pig breeding going? It's tough, but it's honest. A pewnie masz jakiś problem, co? Hasn't got any easier since the shadows moved into Iron Bay, but they're gonna have to deal with me before I give up even one pig. Okay. Do you have much to do with the other farms? Not much, although the demon hunters bring me news when they come to buy meat. I'd prefer to do without that kind of news, though. Don't hear nothing but trouble from out there. Okay, dobra. Na szczęście gościu nie chce nic od nas. Jestem w sumie zaskoczony. Pewnie się nie obrazisz, co? Tak myślałem. Okay, dobra. Ale tam jeszcze w środku masz kogoś, co? Któż to? Logan. What is it? Just taking a look around. Go ahead. There will be no meat left by the time you're done, and I'll have to work even harder. Spoko. But don't think you can fool me. Okay. I take it you don't care too much for strangers. No, I don't. Why should I? They hardly have two pennies to rub together, and if they have, they've not been earned through honest labor. No, nah, nie zawsze, nie zawsze. Dobra. No stranger has robbed you. Ciekawe. It's easy for you to talk. You have to. Wait a moment. Are you trying to rob me? Ja? Chyba kpisz. Me? If that's what you've got in mind, forget it. You're not taking me for a ride that easily. No co ty? If you have no more questions, I have a lot to do. Stary, nie zamierzam cię okraść. Już to zrobiłem. Do I look like a guard? Nie. My job is to feed the pigs. Aha, parobkiem jesteś. Well, I have to shovel away the shit that they produce. This life sucks. You don't say. Tak. Ale nie denerwujcie się, panowie. Macie kamień. Bastard, try to steal. O kurwa. Ajajajajaj, mi zajebiście jest potrzebny ten kamień, panowie. No bez kitu, naprawdę. Jego potrzebuję. Ejajajajaj. Zamknij ja... O, pancernik. Ha, ich chyba w jedynce nie było. Jakoś nie... Chyba nie. Znaczy w jedynce. W dwójce ich nie było. W jedynce chyba zresztą też nie. Na pewno. Cichutko, cichutko, cichutko. Kurwa. Ejajajajaj. A jakby ten zabawić się i tam małpę puścić? Co o tym myślicie, co? No bo on tam cały czas jest, niby ja tam nie mam szans. Ale taka małpka. You don't belong in here. Thieving monk. Goodbye, flea circus. Shit. Ała, ale to jest wykonalne, tylko trzeba być odpowiednio szybkim. Dobra, to jeszcze raz, nie, bo ten kamień jest mi zajebiście potrzebny. Dobra, małpko, robimy szybką rundę. Trzeba wyczaić gościa. O, jakieś osiągnięcie, spoko. Zamknij się. Kurwa. A, niedobrze.
Nie wejdę tędy. Edward. Dobra, teraz. You don't belong in here, thieving monkey. Gdzie, kurwa? Shit. Nie no, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz zrobimy to tutaj. Cute. You don't belong in here. Aj. Nie no, jednak to chyba nie będzie takie proste. Jezus, jak w mordę. You don't sneak about with good intentions. I hope you know how to behave as a guest. Nie wkurzaj mnie. Zrobimy inaczej, prześpimy się do północy, cycu. You rotten scrout. I teraz wy się połóżcie. Idźcie spać, durnie. Idźcie sobie spać w cholerę. Śmiało, możecie kimać do woli. Fajnie te ognie wyglądają, nie powiem. Może spać? Czy dalej będzie zamiatał? Dobra. Jest dobrze. Teraz czyścimy wszystko, co się da. Dobra, nawet ser, widelec, nóż, magiczne zwoje księgi. Ciekawe. Vague promises do not constitute a spellbook in scientific terms. It has the power to manipulate humans. Today. It is kept by the Guild of Mages on Tyrannus. Warto wiedzieć. I jeszcze kuferek. Czekaj, zapiszmy sobie. I co tam w kuferku macie? Nic ciekawego. A, smakowita szynka, jakieś zadanie. Mapa w ogóle ciekawa. Dobra, to chyba wszystko, co? Ja nic! Wyluzuj się, stary. Ja tylko chciałem się przespać do rana, mordziu. Okej, zajebiście. Dobra. Tutaj mamy wszystko sprawdzone. Co my chcemy teraz dalej zrobić? Chyba sobie zeksplorujemy to dokładniej, co? Tą część wyspy, albo polecimy tutaj. Chyba. Albo się wrócimy w ogóle. Tutaj załatwimy teleport i polecimy tutaj. Oj, chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Chyba tak. Bo jednak teraz może się dołączymy do łowców, jeśli się uda dołączyć do nich tak od razu. I zyskamy może jakieś ciekawe profity, a exploring pociągniemy później. No, to nawet brzmi jak plan. Zobaczymy, co z niego wypali, a co nie. Dobra, ale na dzisiaj to chyba będzie powoli koniec. Jeszcze włóżmy sobie ten kamyczek tutaj. Żeby było gites. Tak jest. No. Okej, zawsze tu możemy się tepnąć i się przespać za darmo, nie? Bez problemu. To też jest jakiś bonus. Dobra, ale na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. No i oczywiście możecie zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się, cześć.